Czy pamiętamy o zbrodniach katyńskich i napaści na Polskę przez armię sowiecką 17 września 1939 roku? Jak wygląda współczesny patriotyzm? Jak powinien wyglądać? O tym wszystkim porozmawiam już teraz z dowódcą polskiej drużyny strzeleckiej Okręgu Wielkopolskiego, Pawłem Kuleszewiczem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana redaktorze i słuchaczy, oczywiście najlepszych słuchaczy. I także jest pan członkiem Związku Sybiraków. Dzisiaj wiem też o tym, że pana rodzice z obu stron pochodzą z terenów przedwojennej Polski, więc może zacznijmy od tej historii rodzinnej i od związku w ogóle pana ze Związkiem Sybiraków. Oczywiście, że tak. Moja przynależność do Związku Sybiraków została podyktowana tym, że tato w 1939 jako kilkuletni chłopiec został wywieziony w głęboki Kazachstan. Wrócił do Polski z dwojgiem rodzeństwa w 1947 roku jako repatriant. No i wtedy już zaczęła się ta jego sybiracka przynależność. No i cóż, mama urodzona we Lwowie, też dolne kresy, no więc same moje nazwisko Kuleszewicz mówi samo za siebie, wszystkich pozdrawiam z końcówką Wicz, bo to ziomale są przecież. Jak w rodzinie pamiętało się o tej, czy w ogóle mówiło się, co mówiło się, w jakim duchu byliście wychowywani w domu? No byliśmy wychowywani właśnie w duchu szeptem. Nie wolno było mówić. Oczywiście problemy mieliśmy z edukacją. Nie przyjmowano nas do szkół, na uczelnie. Mnie i brata mieliśmy duże trudności ze znalezieniem dobrej pracy. I dziwnym trafem niekiedy i do dzisiaj to się za nami ciągnie. Proszę pana redaktora, mówiło się o tym szeptem. Mówiło się o wszystkich wydarzeniach, które dotyczyły bezpośrednio naszej rodziny. Tato zresztą uwikłany był w poznański czerwiec 56, co oczywiście w świetle jego przeżyć antysowieckich i antymoskiewskich to nikogo nie powinno dziwić. Podczas tych wypadków, jak to się mówi, bardzo przykrych, tak nazywanych przez niektórych, a to było powstanie poznański czerwiec 56, był ranny, poznał mamę w szpitalu, była z pielęgniarką, która zbierała właśnie ofiary. Czy zachowało się w pana pamięci jakieś opowieści ojca z tego zesłania nas do Kazachstanu bodaj, tak? Mówił pan. Tak, to był głęboki Kazachstan. Oczywiście, że zostały. Ojciec spisywał te wspomnienia. Mamy je pospisywane takimi fragmentami. Niechętnie o tym opowiadał, ale kiedy już mówił, to mówił o rzeczach, które no dzisiaj jest to trudno opowiedzieć, ale proszę sobie, mieli państwo, mieli słuchacze, wyobrazić, że te małe dzieci, polskie dzieci zesłane gdzieś w głęboki Kazachstan, przymierały głodem i próbowały zdobyć jakieś na swój własny sposób pożywienie i polowały takie grupki dzieci na wilki, kiedy były ku temu odpowiednie takie warunki atmosferyczne, to zakradano się gdzieś pod las. Z tym nie było tam przecież problemu. Pracowały przy wyrębach lasu te dzieci. To mordercza praca była. No, ciągnęły takie patyczki. Kto wyciągnął krótki patyczek, no to robił sobie ranę, żeby pod wiatr ją wypuścić, zapach krwi i czekały na te wilki. Wypatrywano wtedy, jak mówił tata, najmniejszego, najsłabszego wilka, żeby go po prostu zdobyć. Próbowano oczywiście odstraszyć te silniejsze, starsze. Jakoś na to sposoby mieli bohaterowie, o których mówię. No i później powstawała taka mała kłótnia, bo kłócono się, kto pierwszy może pić ciepłą krew z aorty tego wilka. Przypomnę, że to były mrozy potworne mrozy dochodzące do minus 50 stopni, więc to naprawdę był zaszczyt przyjemności. Jak się później tato opowiadał, kiedy te dzieci szły przez wsie, gdzieś tam przechodziły, to psy, które gdzieś tam były w gospodarstwach, kiedy zbliżały się te dzieci, to kuliły ogony i chowały się do swoich but. Wiadomo dlaczego, no bo te dzieci pachniały
wilkami po prostu. To są niesamowite. To są niesamowite historie, ja ale rozumiem, że one były spowodowane na skutek tego, co się wydarzyło 17 września, tak? Tak, to było to, bo tata miał swojego tatę, czyli mojego dziadka Adama. Mhm. I dziadek pełnił funkcję urzędniczą, był wójtem we wsi w gminie Krzemienica. Dzisiaj tereny białoruskie, niedaleko Wołkołyska. Mhm. Wtedy to było województwo białostockie. Mhm. I ojciec opowiadał, jak tato i jego tato w 20 roku w wojnie z bolszewikami służył w trzecim pułku saperów w Wilnie. No i udało mu się tam wykonać jakieś wysadzenie mostu drewnianego, przed którym właśnie się bolszewicy przeprawiali. Wysłał ich do diabła, ale niestety opłacił to życiem. Został aresztowany wtedy. Spuszczono, że tak powiem, po prostu żargonem wojennym za nim psy. Złapano dziadka. Osadzono go w więzieniu najpierw w Grodnie, później podczas przewożenia do Mińska uciekł z tego transportu, ratując dwóch kompanów, którym jednym z nich był późniejszy senator drugiej RP, Kazimierz Bisping. Mhm. I kiedy objął funkcję senatora, napisał żelazny list, prosząc wszystkie instytucje, osoby prawne, urzędników w Polsce o udzielanie mojemu dziadkowi wszelkiej pomocy. Wiemy o tym, gdyż do tego listu dotarła nasza córka Anna, która dzisiaj jest przede mną obrony pracy doktorskiej na kierunku wschodoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. I znalazła ten list uwierzytelniony pieczęcią w Centralnym Archiwum Wojskowym. Także stąd wiemy, że takie coś miało zdarzenie. Ta historia, ta opowieść jest nie na 10 minut, a na całą godzinę, ale chciałbym jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać pana i o ten polską drużynę strzeleckiego okręgu wielkopolskiego, której pan jest dowódcą, i o związki przede wszystkim o patriotyzm. Jak pan dzisiaj rozumie współczesny patriotyzm? Czy widział pan dzisiaj flagi, tak jak 1 września na ulicach, w domach w Poznaniu? Nie. Ja nawet interweniowałem w jednym z urzędów dzisiaj, że właśnie jaki problem jest wywiesić flagi w takich znaczących miejscach. Mijając dzisiaj, bo uczestniczyłem oczywiście w uroczystościach pod pomnikiem Sybiraków, dzisiaj jest nasz dzień, przecież 17 września został uznany. Mijałem szkoły, urzędy. Przy urzędach, w urzędzie wojewódzkim i na niektórych urzędach pocztowych były, ale przy żadnej szkole, którą mijałem, nie było żadnych flag. A pyta pan redaktorze o patriotyzm. Jeżeli my nie będziemy uczyć dzieci tego patriotyzmu, no to dlaczego mamy od nich tego wymagać? Proszę sobie wyobrazić sytuację, że nawet w małym miasteczku uczeń szkoły podstawowej, czy nawet starszej szkoły dla starszych dzieci wychodzi rano do szkoły, patrzy, całe jego miasteczko jest udekorowane biało-czerwonymi flagami. No to on na pewno zapyta, dlaczego tak się dzieje. No tak. Jeżeli dyrektor z danej szkoły nie powie o tym, że dzisiaj proszę wywiesić flagi, bo jest to jednak ważna data, no to skąd ta młodzież ma wiedzieć, te dzieci? W zeszłym roku zapytałem jednego z dyrektorów, dlaczego nie ma wywieszonej flagi przed szkołą. On powiedział, no ale była 1 września. Ja mówię, no dobrze, 1 września, ale dzisiaj jest szpila w plecy sowiecka. A nie, proszę pana. 1 września było rozpoczęcie roku szkolnego. Aha. Rozumiem. Tak. Ja dzisiaj poszedłem zobaczyć tutaj specjalnie pod szkołę najbliższą, która znajduje się najbliżej radia na Berwińskiego. No, flagi wisiały. Nie wiem, co prawda, czy na dzisiejszą okazję wywieszone, czy z innej okazji, ale na szczęście wisiały. Bardzo dziękuję za podjęcie telefonu i za tą krótką wymianę myśli i podzielenie się wspomnieniami. Dowódca polskiej drużyny strzeleckiego okręgu wielkopolskiego Paweł Kuleszewicz oraz członek Związku Sybiraków był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się wszystkim państwu. Do usłyszenia.